Dzisiejszy dzień jest dniem z takim znaczącym dla powiatu przeworskiego. Jest to wielka chwila, bo uważam, że nigdy powiat nie miał tak dużych inwestycji. Chciałbym, żeby była to jedna z pierwszych większych inwestycji i dzisiaj chciałbym poinformować, że podpisana została umowa z firmą Swietelski dotycząca remontu torowiska kolejowego od Dynowa do Jawornika Polskiego. Jest to inwestycja ponad 22-milionowa. Cieszę się bardzo, że rozpoczynamy pewien proces, który zapoczątkowaliśmy w 2019 roku, bo te inwestycje przygotowuje się przez dłuższy okres czasu. Mamy koncepcję funkcjonowania kolejki wąskotorowej Dynów-Przeworsk i ta koncepcja jest realizowana poprzez te inwestycje. Okej, jeśli rozmawiamy o rewitalizacji tego odcinka kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów, na pewno on wymaga tej rewitalizacji, tej odnowy z dwóch powodów. Raz, że jest to już wieloletnia struktura, która służyła tutaj społeczeństwu, a drugi raz po ostatnich 2 lata temu były takie duże powodzie. Teraz też mamy taki klimat, jaki mamy, te deszcze są wypłukują to podtorze. Ta konstrukcja torowiska uległa znacznemu zniszczeniu. Oczywiście cieszę się, że w końcu ruszył remont kolejki wąskotorowej. No, na terenie gminy Chyżne znajduje się chyba największa atrakcja tej kolejki. Oczywiście mowa tutaj o tunelu. Swoją drogą najdłuższy tunel kolejki wąskotorowej w Europie. No, cieszymy się, że inwestycja powstaje. Mam nadzieję, że będzie mieć bardzo pozytywny wydźwięk, przyczyni się pozytywnie do promocji gminy, a w przyszłości, mam taką cichą nadzieję, również pozwoli w jakimś stopniu pozytywnie wpłynąć na rozwój turystyki. Tutaj chcemy jak najbardziej zachować charakter zabytkowy tej kolejki. Ona ma swój właśnie smaczek i swój charakter od wieków i chcielibyśmy, ażeby taki pozostał. Dlatego też będzie to troszkę zmodyfikowane, jeśli chodzi o technologię wykonania. Cieszymy się z tak wielomilionowej oczywiście inwestycji, która oczywiście na pewno przyczyni się do poprawy przede wszystkim jakości obsługi pasażerów, turystów, którzy będą jeździć kolejską wąskotorową. Jest to oczywiście nasza piękna, wspaniała perełka. Na pewno wielu turystów również zechce zatrzymać się na stacji Urzejowice, gdzie mamy piękny park i piękny pałac, to jest oczywiście na terenie naszej gminy. Co tu dużo mówić, każde środki finansowe, ale tak znaczne, można powiedzieć pierwsze od dłuższego czasu, będą na pewno pożytecznie i pozytywnie odbierane przez wielu turystów i jak mówiłem, przyczynią się na pewno do utrakcyjnienia Pogórza Nina. Szanowni Państwo, bardzo mi jest miło uczestniczyć w takim wydarzeniu. Największa inwestycja, tak jak pan starosta powiedział, od II wojny światowej na terenie powiatu przeworskiego. Bardzo się cieszę, że inwestujemy również w infrastrukturę. Bardzo chciałabym podziękować staroście i zarządowi powiatu za to, że pozyskuje środki unijne na ten cel, bo to jest bardzo ważne. Trzeba o tym mówić, że bardzo duża część to są środki unijne. I bardzo chciałabym podziękować radnym powiatu przeworskiego, którzy jednomyślnie podejmują decyzję, żeby właśnie do tych środków dołożyć wkład własny, żeby w tą infrastrukturę inwestować.